No i tak jak obiecaliśmy, kawałeczek się przeszliśmy i proszę bardzo, dotarliśmy do Wielbłądu. Jesteśmy prawie jak w Egipcie. Co we wrześniu mają? Niedużo. Są chyba dwa, tak nam się wydaje, że są dwa wielbłądy. Co prawda był tam daleko, podszedł do nas. Myślał, że coś żyć dostanę. No niestety nie możemy absolutnie dojść. Siatka i dosyć grube ogrodzenie nas dzieli od nich. 2000 tutaj jest napisane, w 2008 roku urodził się we wrześniu. To jest młody wielbłąd jak tak. I to najprawdopodobniej będzie ten właśnie z przodu. Nie wiemy, może coś jeszcze tam mają, taki kawałek dosyć dużej zagrody. Może ktoś jakiś tam przebywa. Na wybiegu są tylko dwa niestety. Na pewno jak podejdziemy dalej, może jeszcze coś dojrzymy, na pewno coś nagramy, na pewno pokażemy. Także września może się pochwalić, poszczycić tym, że mają, nie jest to aż taka wielka atrakcja, ale mają dwa wielbłądy przy placu zabaw dla dzieci. Także dzieci mają atrakcję z wielbłądami i plac zabaw. Coś nieruchome te są dzisiaj, dlatego że jest bardzo możliwe bardzo ciepło, chociaż one są przyzwyczajone do tego. Ale coś leniwe, może niewyspane. Zdenerwował się na nas, nie chce się popatrzeć.